Siema, siema. Właśnie dzisiaj zabieram się za te swoje skrzyneczki. Te, co były pomalowane. Posadzę dzisiaj dwa bananki. Musa Apple i Musa Blue Java. Na dno dałem taką siatkę elewacyjną, co się daje do ociepleń budynków. I na boki dam. To jest izolacja fundamentów. Taką właśnie miałem. Ale równie dobrze może być to jakaś ciemna folia, tak żeby nie było tego bardzo widać tędy przez te szczeliny, a po to daję, żeby w czasie podlewania bądź wysychania ziemi, żeby ta ziemia tymi szczelinami się nie wysypywała. Zaraz przybiję tą folię, taker naszykowany i pokażę Wam wstępnie, jak to wygląda. Tak to wygląda. Od środka, z wierzchu widać, że nie będzie to bardzo widoczne. Ciemna izolacja. Ziemia, jaką zastosuję, to jest 30% kompostu i resztę zmieszane będzie ziemia warzywna z tą aqua, z hydrożelem. Do tego naszykowany mam obornik granulowany, bydlęcy. Dlaczego te dwa bananki? No patrzcie na Blue Javę. Kręci tego liścia i nie może wykręcić. Prawdopodobnie ma już ciasno. Codziennie muszę lać tutaj wodę, bo jest tak sucho, że no po prostu tak piją z tych doniczek wodę, że no masakra. Tutaj jest ciepło. 35-40 stopni w szklarni. Ta rurka też powolutku się wysuwa, także myślę, że mają trochę za ciasno. Przesadzę do tutaj do tych skrzyneczek. Zobaczymy, jak będą rosły dalej. Dobra, zabieram się za tą mieszankę. No i dobra, pozwoliłem sobie już wyjąć banana. Jest to ice cream. Tak jak mówiłem, cała doniczka była wypełniona korzeniami. Tutaj widać, nawet już cholewki zaczynają pękać. Także banan rośnie. Teraz zobaczymy, czy to nie jest za płytko. Ale myślę, że nie. No, wystarczy obsypać. Teraz podlać jeszcze. I na razie zostanie tutaj w szklarni, aż noce będą na tyle ciepłe, żeby można było wynieść. Tak wygląda. Co będzie, nie? To się jakoś prezentować. Napiszcie mi proszę w komentarzach, co o tym sądzicie. O takiej skrzyneczce. Ja myślę, że ziemia będzie się naprawdę szybko nagrzewała. Korzenie będą miały dużo tlenu. Będą miały ciepło. Banan powinien rosnąć jak szalony. Z tym jabłkowym, z Musa Apple zrobię identycznie. Już nie będę nagrywał filmu. No, to tyle. Pozdrawiam i na razie.